Robotyka chirurgiczna to jedna z najszybciej rosnących gałęzi całej medycyny i da się w nią zainwestować. Lekarze faktycznie coraz częściej wykorzystują roboty chirurgiczne do swoich operacji. No co silnie zwiększa precyzję, i chociażby to, że pacjent jest w stanie szybciej powrócić do zdrowia, a cała operacja jest przeprowadzona po prostu lepiej i bardziej precyzyjnie. Jak szybko rozwija się ta branża i czy faktycznie warto, a jeśli tak, to jak, można w nią zainwestować, o tym dokładnie będzie w tym odcinku DNA Rynków. Ja nazywam się Piotr Cymcyk i serdecznie zapraszam. Pierwszy przypadek w ogóle wykorzystania robota w chirurgii był w 1985 roku, i ten robot nazywał się Puma 560. Wykorzystano go do tego, żeby nałożyć igłę do biopsji mózgu. Później, w końcówce lat 90., dopiero rozpoczęto używanie na prawdziwą, większą, komercyjną, no i. Jak na tamten czas masową skalę, e, robota, który jest używany do dziś w kolejnych generacjach i nazywa się on Da Vinci. Pierwsza generacja tych maszyn chirurgicznych. E, którym mamy do czynienia obecnie, znajduje się już w wielu szpitalach na całym świecie, ale nie są to urządzenia autonomiczne. Naśladują tylko ruchy człowieka chirurga, tylko robią to po prostu bardziej precyzyjnie. Nie wszystkie maszyny jednak używane do celów operacyjnych są takie same. Istnieją naprawdę duże różnice pomiędzy poszczególnymi maszynami, i tu można tak naprawdę wyróżnić trzy rodzaje takich grup robotów chirurgicznych. Te, które są skategoryzowane jako system nadzorowany, System telechirurgiczny i system współdzielonej kontroli. Główna różnica między każdym z nich to po prostu to, jak mocno musi być zaangażowany człowiek-chirurg w obsługę danej maszyny. Z tych trzech wymienionych wcześniej, te, które są w systemie nadzorowanym, są tak naprawdę najbardziej autonomiczne, no i tam faktycznie człowiek chirurg wcześniej przed operacją wprowadza odpowiednie parametry, a robot w większość robi już sam. No trochę wygląda to jak takie programowanie pralki, no tylko że jak coś nie wyjdzie, to wtedy faktycznie człowiek chirurg musi wkroczyć na miejsce i zacząć jakąś tam interwencję. Drugą z tych kategorii jest robot telechirurgiczny i to jest ta najbardziej popularna, najszersza kategoria robotów chirurgicznych i najbardziej wykorzystywana. Między innymi robot DaVinci jest dokładnie takim systemem telechirurgicznym. Tutaj człowiek, chirurg, używa wprost tego robota Da Vinci do tego, żeby zwiększyć precyzję swoich ruchów. Na końcu ramienia tego robota jest również umieszczona kamera, dzięki której lepiej widać, co tam się w środku dzieje. Za każdym razem, kiedy chirurg używa specjalnego joysticka, komputer wysyła elektroniczny sygnał do ramienia robota, a ten komputer porusza nim dokładnie w takich samych kierunkach, jak poruszają się Lekarza, on tylko robi to po prostu dużo bardziej dokładnie i dużo bardziej precyzyjnie. Ostatnia kategoria, czyli roboty z kategorii maszyn współdzielonej kontroli, też są operowane. Za pomocą lekarza, ale tak naprawdę to człowiek wykonuje tutaj całą pracę, a robot nie porusza się sam, tylko jednak używana jest do tego siła mięśni już samego chirurga. Operacje z wykorzystaniem robotów są jednak dużo droższe niż te klasyczne, no i to jeden z tych przykładów, gdzie faktycznie wykorzystanie robotyki i automatyzacji nie prowadzi do obniżenia kosztu jednostkowego. Jeden z najszerzej stosowanych systemów komercyjnych robotów, właśnie wspominany DaVinci Model S, kosztuje w przybliżeniu 2,5 miliona euro i około 175 tysięcy euro za rok jego utrzymania. No, do tego dochodzi jeszcze trening i ćwiczenia chirurgów, jakieś elementy, które się zużywają i tak dalej, i tak dalej. Tu jest mniej więcej widoczny rozkład tych kosztów, które faktycznie są związane z wykorzystywaniem robota da Vinci. Kiedy porównać na przykład koszt zabiegu tymektomii, z udziałem, z wykorzystaniem maszyny Da Vinci oraz bez udziału tego robota, to widać, że koszt operacji bez udziału maszyny Da Vinci jest prawie trzykrotnie niższy. Można też jednak zobaczyć, że koszt zabiegu spada, tym bardziej im częściej dana placówka medyczna używa tego robota. No przy wykonaniu na nim 300 zabiegów rocznie, koszt jest zdecydowanie mniejszy. W, w tym przypadku akurat cena tego zabiegu spada z 16 tysięcy dolarów do 11 tysięcy dolarów. Cały czas to kwota znacznie wyższa niż dla normalnej operacji, no ale jestem w stanie zrozumieć, że duża grupa ludzi jest skłonna zapłacić nawet wyższą cenę w zamian na szanse, zwiększone szanse na to, że faktycznie ta operacja będzie udana. W efekcie jednak nie trudno się domyśleć, że większość tych robotów, ilwia część jak na razie globalnej, globalnego wykorzystania tych maszyn, przypada na kraje bardzo bogate, no a nie na takie, na nawet jak u nas. Mówię tak naprawdę ciągle o tym Da Vinci, robot Da Vinci, robot Da Vinci, ale nie bez powodu, bo rynek robotyki chirurgicznej jest. Praktycznie zmonopolizowany przez jednego tylko robota, robota właśnie Da Vinci. Udział w ogóle robotów w rynku to co prawda są dane za 2018 rok, ale niewiele się później zmieniło, bo w 2020 roku Intuitive Surgical, czyli firma produkująca roboty Da Vinci, miała około 80% udział w całym. Rynku. No, w 2018 miała 80,6% udziału w rynku, a w 2020 dokładnie 79,82% udziału w rynku. Jej najbliższy konkurent, czyli firma Striker, ee, wtedy miała 9,6% udziału, obecnie 9,09% udziału. To z kolei były właśnie te dane za 2020 rok. Więc można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jeśli myślimy o rynku robotyki chirurgicznej, to powinniśmy mieć w głowie. Wie, jak na razie tylko jedną firmę firmę właśnie Intuitive. Surgical. Zresztą, chirurdzy pytani w ankietach o to, jakiego robota cenią sobie najbardziej, bez wahania wskazują najczęściej na właśnie roboty Da Vinci. I maszyny firmy Intuitive Surgical wygrywają w każdej kategorii, zarówno jeśli odpowiedzi udzielają chirurdzy z USA, jak i jeśli odpowiedzi udzielają chirurdzy z Europy. No Pojawiają się co prawda inne firmy, które próbują się jakoś rozepchać na tym rynku, ale no. To nie jest coś, co jesteśmy w stanie zrealizować bardzo szybko, przynajmniej taka firma nie jest w stanie zrealizować tego szybko. Nawet jeśli już dany szpital zainwestował w roboty firmy Da Vinci i przeszkolił wszystkich swoich chirurgów z wykorzystania właśnie tych robotów, no to koszty zmiany w tym przypadku są naprawdę, naprawdę wysokie. I nowym firmom bardzo trudno jest w dalszym ciągu, i myślę, że to się szybko nie zmieni, wyprzeć firmę Intuitive Surgical z miejsca lidera. Ale to wiemy tak naprawdę, na razie, że robotyka chirurgiczna jest faktycznie do tej pory miała rosnącą popularność, że mamy na niej jednego osadzonego lidera. Więc, jeśli już myślimy o zainwestowaniu w robotkę chirurgiczną, to myślimy o tej firmie Intuitive Surgical. Wiemy, że firma Intuitive Surgical jest. Ma dobre postrzeganie przez chirurgów, niezależnie od tego, czy są w Stanach, czy w Europie, no ale to zadajmy sobie jeszcze pytanie w takim razie, czy w ogóle przed tym rynkiem są jakieś dalsze, mocne perspektywy? No bo może doszliśmy do etapu, w którym faktycznie już nie ma po co wykorzystywać, inwestować w robotkę chirurgiczną, bo na przykład ona nie będzie się już rozwijała. Intuicyjnie pewnie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że będzie się rozwijała, ale też zastanówmy się nad tym już pod kątem wybranych danych. No w przyszłości roboty chirurgiczne na pewno powinny być coraz bardziej popularne, chociażby ze względu na coraz bardziej starzejącą się populację w tych krajach rozwiniętych, co na pewno spowoduje wzrost popytu na usługi medyczne. Do tego te same społeczeństwa, które jednak, w których jednak społeczeństwo się starzeje. To z reguły społeczeństwa już dość zamożne, których jednak zamożność w dalszym ciągu rośnie. Co również tak zakładam, że spowoduje większe zainteresowanie metodami bardziej kosztownymi, ale jednak bezpieczniejszymi, dającymi większą szansę na sukces. Jeśli spojrzeć na prognozy liczebności grupy osób w 65, w kolejnych dekadach, no to już nawet pomijając poszczególne regiony, w skali świata ich liczba rośnie. Ekstremalnie w 2050, a nawet już w 2025 roku. Fakt starzenia się społeczeństw na pewno odegra kluczową rolę w popycie na usługi medyczne. A jeśli połączymy to tak naprawdę, z tym, że ten przyrost ludności 65 plus będzie najbardziej dynamiczny w Azji, która jednak jest obszarem stosunkowo szybko bogacącym się. Wiadomo, że to jeszcze nie będzie taki poziom zamożności jak w Stanach czy w Europie, ale mimo wszystko, relatywnie patrząc, te kraje bogacą się szybciej niż kraje europejskie. A wiemy, że firmy z tego sektora jeszcze nie są silnie obsadzone w Azji, bo po prostu do tej pory się to nie opłacało. No to można te kropki połączyć w jedną całość i widzieć, że Azja jest naturalnym i bardzo perspektywicznym kierunkiem do dalszej ekspansji. O czym zresztą piszą również same firmy zajmujące się robotką chirurgiczną w swoich raportach. Firma Precedence Research prognozuje, że do 2030 roku rynek całej robotki chirurgicznej będzie rósł średniorocznie o 16,57%. Jeśli te założenia się sprawdzą, to wartość rynku miałaby rosnąć z 5,4 miliarda dolarów do około 21,3 miliarda dolarów. No, przypomnijmy, że jak na razie jest de facto jeden liczący się na tym rynku gracz, czyli firma Intuitive Surgical, która notuje przychody. Za ostatnie 12 kroczących miesięcy na poziomie 6 miliardów e, dolarów. No tu się może komuś zapalić lampka i coś nie zgadzać, że jak to notuje przychody na poziomie 6 miliardów, skoro e, cały rynek jest szacowany na 5,4 miliarda, no tak, ale Intuitive Surgical i zresztą inne firmy z tego sektora również nie pobierają tylko opłat za samego robota. Pobierają też opłaty za szkolenia chirurgów, pobierają też opłaty za utrzymanie systemu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest tu trochę cross-sellu możliwego do, do realizacji. To nie jest tylko tak, że stawiamy robota, sprzedaliśmy robota i zapominamy o nim na stałe. Tylko i szkolenia chirurgów odbywają się cyklicznie, i cały przegląd tego robota odbywa się cyklicznie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę jest rynek z potencjałem do wzrostu, z silnym potencjałem do wzrostu. Według stanu z 2020 tego roku na świecie od blisko 20 lat przeprowadzono ponad milion operacji z wykorzystaniem samego robota Da Vinci. Sama firma Intuitive Surgical szacuje, że roboty Da Vinci mogą mieć zastosowanie w około 6 milionów z 20 milionów rocznie realizowanych zaawansowanych zabiegów chirurgicznych. No, czyli ta obecna skala wykorzystania Robota Da Vinci wskazywałaby na to, że to około 20%, dopiero 20% z całego potencjału do wykorzystania tego robota. Ja wiem, że tak naprawdę mówię tu o potencjale rynku ale gdzieś z tyłu głowy mam potencjał spółki Intuitive Surgical, no ale tak jak mówiłem, to tak naprawdę jedyny e, liczący się na tym rynku gracz. A na świecie jest jeszcze sporo miejsca do zagospodarowania e, przez chociażby tą firmę, bo co prawda najwięcej systemów znajduje się w Stanach Zjednoczonych, druga w kolejności jest Europa, e, z tysiącem maszyn, w Stanach jest ich około, około 3,5 tysiąca. No, Im bogatszy region, tym więcej nowoczesnych rozwiązań, tu nie powinno nikogo dziwić. E, w Polsce na przykład znajduje się jedynie 15 sztuk takiego robota, czyli jedno urządzenie przypada na około 2 z hakiem miliona mieszkańców. No w Stanach Zjednoczonych to jest jedno urządzenie na 89 tysięcy mieszkańców, ale nie jesteśmy tacy najgorsi, bo w Azji jedno urządzenie przypada już na ponad 5 milionów mieszkańców. Więc tu naprawdę jest miejsce i pole do zagospodarowania. Żeby jednak nie być tak bardzo uprzedzonym pozytywnie do firmy Intuitive Surgical, bo faktycznie jest liderem na tym rynku. Wiemy, że ten rynek dynamicznie rośnie, wiemy, że ma przed sobą perspektywy, wiemy, że Intuitive Surgical jest na nim silnie osadzona i. Tak naprawdę ma dziś monopol, no ale jednak są jacyś tam konkurenci. Na przykład firma Striker, która ma też e, prawie 9%, 9 udział w tym rynku. Być może inne firmy, konkurenci e, Intuitive Surgical, są o wiele wiele mniejsi, ale rosną dużo, dużo szybciej. E, no więc warto sobie zadać takie pytanie i zrobić takie ćwiczenie, czy może e, wśród tych mniejszych, jednak nie liderów rynku, znajdzie się jakiegoś. Jakąś, jakąś dużo bardziej dynamicznie rosnącą spółkę. Tylko, że tak nie jest. Wystarczy zresztą spojrzeć na chociażby tą tabelę, która pokazuje, jak przez ostatnie 5 lat rosły firmy z top 7 w tym sektorze. Między innymi są tu spółki takie jak Intuitive Surgical, Striker, Accuray, Medtronic, Smith ⁇ Newfew, Globus Medical oraz Zimmer. Biomed. To nie są wszystkie spółki, które zajmują się robotką chirurgiczną. Nie wszystkie w nich są też notowane na rynku. Więc to nie jest tak, że w każdą dałoby się zainwestować, ale nawet patrząc przez pryzmat tego, jak dynamicznie rosły zyski i przychody Intuitive Surgical, czyli lidera rynku, w porównaniu z jego konkurentami. No to dane wyraźnie, jednoznacznie mówią, że tu też liderem wzrostu jest i tak Intuitive Surgical. Rośnie nawet szybciej niż cała branża, co tylko ugruntowuje jej pozycję lidera, no bo jeśli pamiętasz wcześniej mówiliśmy o tym, że średnie tempo wzrostu całej branży robotyki chirurgicznej jest szacowane przez firmę Precedence Research na około 16,5%, a średnioroczne tempo wzrostu przychodów Intuitive Surgical za ostatnie 5 lat to 16,2%, a z kolei zysków 18,2%. Chirurdzy już przyzwyczaili się do tych robotów. Umieją je obsługiwać, mają do nich duże zaufanie, i po prostu nie chcą zmieniać ich na nowe systemy. Wygoda i brak konieczności nauki nowego systemu chirurgicznego no jest czynnikiem, którego nie sposób pominąć. Kurs akcji za ostatnie 10 lat również pokazuje, że i inwestorzy najbardziej wierzą w Intuitive Surgical, a nie w innych notowanych konkurentów na tym rynku. Widać to chociażby na tym wykresie teraz, który widzisz przed sobą. No całkowita stopa zwrotu dla Intuitive Surgical od 2012 roku wyniosła około 320%. I to już po tym wielkim spadku, kiedy przez chwilę wynosiła nawet ponad 500%. A dla porównania indeks SP500 pozwolił na zysk rzędu około 215%. Na rynku rośnie, co prawda, konkurencja. Pojawiają się nowe firmy, które chcą kawałek tego tortu dla siebie, ale wiele. Wskazuje na to, że przez długi czas firma Intuitive Surgical pozostanie jednak dalej liderem w tym sektorze. Ratunkiem dla tych małych firm, które chcą się wybić, pewnie byłoby opracowanie jakiejś nowej technologii, jakiegoś nowego podejścia, ale to z kolei wymaga gigantycznych nakładów finansowych, których te małe firmy i ci pretendenci do zostania, do bycia kimś na równi Intuitive Surgical po prostu nie mają. Więc w praktyce, jeśli ktoś. Chciałby uzyskać ekspozycję na tą branżę, na branżę robotyki chirurgicznej. To tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem jest po prostu spółka Intuitive Surgical i kupno jej akcji. Niestety brakuje tu wprost funduszy ETF, które dałyby ekspozycję na ten sektor. Zresztą no, nic dziwnego, skoro te fundusze, jeśli chciałyby odzwierciedlić faktyczną strukturę rynku, to i tak w 80% powinny kupować akcje firmy Intuitive Surgical. Jeśli ktoś jednak chciałby mieć fundusz ETF, który tylko częściowo ma swoją ekspozycję na branżę robotyki chirurgicznej, to już wtedy może może znaleźć pewne rozwiązanie dla siebie. Te fundusze ETF, które teraz widzisz przed sobą, dają częściową ekspozycję na właśnie tą branżę. Taka propozycja, która zapewniłaby inwestorowi największą ekspozycję, to będzie ETF Global X Robotics and Artificial Intelligence, gdzie faktycznie robotyka chirurgiczna stanowi około 9% wszystkich aktywów tego funduszu. No pozostałe firmy jednak, które są w tym funduszu, nie są nawet ściśle związane z medycyną, tylko zajmują się szeroko pojętą technologią i automatyką. Jest tam chociażby taka spółka jak Nvidia, którą pewnie kojarzysz, czy ABB, czy chociażby Fanuc. Więc jeśli naprawdę Sądzisz, że robotka chirurgiczna ma przed sobą perspektywy, to nie bawiłbym się w tym przypadku w y nie bawiłbym się też w wyszukiwanie jakichś małych podmiotów, które być może zwojują ten rynek, bo jest jeden lider tego rynku, jest praktycznie monopolistą na tym rynku i rozwija się i rośnie szybciej niż cały rynek. A jednocześnie na całym tym rynku są bardzo wysokie bariery wejścia. To raz, a dwa, bardzo wysokie koszty potencjalnej zmiany których i szpitale i personel medyczny, który w tych szpitalach pracuje, po prostu nie chce na siebie brać. Ja sam również przez jakiś czas miałem firmę Intuitive Surgical w portfelu, już jej nie mam, ale nie ukrywam, że przyjdzie taki moment, w którym będę Planował do tej spółki wrócić, bo szczerze uważam, że cała branża robotyki chirurgicznej jest niezwykle perspektywiczna, jeśli chodzi o przyszłość całej medycyny. Przy czym trzeba pamiętać, że te spółki z tego zakresu, w sumie to spółka z tej branży, jest naprawdę zmienna potrafi wahać się o kilkanaście, kilkadziesiąt procent, ale w długim terminie, dopóki pozostanie liderem tego całego sektora. To siło rzeczy, jeśli ten sektor dalej się będzie rozwijał, a myślę, że będzie, to i na tej spółce w długim terminie powinien inwestor zyskać naprawdę dobrą i satysfakcjonującą stopę zwrotu. I jeśli ten odcinek Ci się podobał, to nie zapomnij o tym, żeby zostawić łapkę w górę, kliknąć ikonkę dzwonka oraz kliknąć guzik subskrybuj. Dzięki temu. W będziesz dostawał informacji o kolejnych nagraniach na bieżąco, a ja będę też wiedział, że tego typu treści, materiały i na przykład takie analizy sektorów, tak jak teraz ta miała miejsce, są dla Ciebie interesujące i będę miał motywację, żeby robić ich po prostu jeszcze więcej. Na sam koniec chciałem też serdecznie zaprosić Cię do naszej strefy premium w na Rynków, gdzie jest o wiele więcej tego typu analiz i o wiele szerszych analiz, czy to konkretnych spółek, między innymi również tej spółki Intuitive Surgical, czy spółek z Polski, czy Zagranicy, czy innych sektorów, na przykład sektora ropy naftowej. Dodatkowo spotykamy się co dwa tygodnie na specjalnych webinarach na żywo, gdzie dyskutujemy o tym, co tam na rynku słychać, co może być słychać w przyszłości. Mamy specjalną grupę komunikacyjną, gdzie wymieniamy się informacjami o rynku na bieżąco, więc w każdej chwili można o coś zapytać oraz pokazujemy nasz własny prywatny portfel inwestycyjny. Długoterminowy portfel inwestycyjny, gdzie mówimy, dlaczego akurat coś kupiliśmy do tego portfela, dlaczego coś sprzedaliśmy z tego portfela. Są tam tylko prawdziwe transakcje, nie ma żadnych wirtualnych monet. Cały portfel operuje na moich prywatnych oszczędnościach. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat i zobaczyć, co tam faktycznie ciekawego jest i dlaczego już ponad 400 osób codziennie z tego korzysta, to wystarczy, że wejdziesz tutaj o, w ten link, który znajdziesz też w opisie tego filmu. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, do zobaczenia. I do zarobienia.